To historyczny moment w blisko 40-letniej historii istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. W Wałbrzyskim Magistracie została podpisana umowa pomiędzy liderem aglomeracji wałbrzyskiej a Spółdzielnią Mieszkaniową Podzamcze na sfinansowanie z tzw. ZIT-ów projektu termomodernizacji budynków. Podzamcze wygrało spośród wielu złożonych wniosków napisanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Jestem prezydentem Wałbrzycha, ale mam też ogromną przyjemność, jak podpisuję tego typu umowy dla innych miast, aglomeracji, mniejszych, większych miejscowości. Tutaj sytuacja jest szczególna. Mieszkam od urodzenia obok, na Szczawienku, obok Podzamcza. Widziałem, jak to właściwie osobne miasto, osobna dzielnica, ale miasto Wałbrzycha powstawało, jak się rozbudowywało i widzę, jak się zmienia. Bardzo cieszę się, że moja sąsiednia dzielnica, albo wręcz miejsce, gdzie żyję, ma takie podmioty, które piszą takie dobre wnioski, bo trzeba powiedzieć, że konkurencja była ogromna. Składało na środki termomodernizacyjne wniosków trzy razy więcej podmiotów, czy trzy razy więcej środków niż to było przeznaczone, więc konkurencja była bardzo duża i cieszę się, że Spółdzielnia Podzamcze potrafiła przygotować wniosek dla ponad 300 rodzin w istocie, który zmieni ich budynki w ładniejsze, bardziej efektywne energetycznie i oszczędniejsze, więc cieszę się również jako gospodarz miasta, bo po prostu będzie to wyglądało ładniej. Tym bardziej, że są w przygotowaniu nowe wnioski, a więc Spółdzielnia Podzamcze bardzo intensywnie będzie się zmieniać i upiększać. Projekt, który otrzymał dotację, a więc bezzwrotne dofinansowanie, obejmuje 5 budynków, a jego wartość to 5 milionów złotych. Wysokość dotacji to 2 miliony złotych, pozostałą część przekazała Rada Nadzorcza spółdzielni, a 1 milion złotych pokryją mieszkańcy termomodernizowanych budynków. Dotychczasowe perspektywy finansowe środków unijnych, pozyskiwania środków unijnych nie pozwalały spółdzielniom, szczególnie dolnośląskim, na to, aby pozyskiwać środki unijne. W perspektywie 2014-2020 taka możliwość się pojawiła. W związku z tym oczywiście Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze wystartowała, proszę wziąć w cudzysłów słowo wystartowała, złożyła wniosek o środki unijne. Okazało się, że konkurencja była duża, bo takich wniosków złożonych w tym konkursie było ponad 70, a myśmy jako spółdzielnia uzyskali, oprócz kilku czy kilkunastu jeszcze innych jednostek, uzyskaliśmy najwyższą dotację w tej kategorii. A więc 2 233 tysiące złotych dotacji trafi na ocieplenie do mieszkańców budynków, które będą podlegały ociepleniu. Do tej pory Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze przeprowadziła termomodernizację ponad 20 budynków. W tych, które zostały docieplone, można zauważyć ponad 40-procentowy spadek utraty ciepła, co w perspektywie roku przynosi blisko 800 tysięcy złotych oszczędności. Po co ocieplamy budynki? Bardzo tak prosto odpowiadając. Są budynki, na których straty ciepła sięgają wysokiego bardzo poziomu i te budynki w pierwszej kolejności idą do ocieplenia. Na skutek tego projektu, na skutek docieplenia przewidujemy i tak nam wskazuje dotychczasowe doświadczenie, że oszczędność w zakupie energii cieplnej od dostawcy energii cieplnej będzie na poziomie 40%. Oczywiście w dużej mierze, może nie w dużej mierze, ile pewna korekta może nastąpić ze względu na warunki zewnętrzne, prawda? Gdzie będą okresy rozliczeniowe przy większym zakupie, bo będzie temperatura zewnętrzna mniejsza. Ale ogólnie rzecz biorąc powinny te efekty sięgać średnio poziomu 40%. To nie jedyne środki, o które spółdzielnia aplikuje. Musimy wykorzystywać każdą możliwość pozyskiwania środków unijnych. Oprócz tego projektu, który już się sfinalizował, na który podpisaliśmy dzisiaj umowę o dofinansowanie, złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kolejny projekt na pozyskanie środków na ocieplenie następnych 9 budynków. Jest to projekt, którego wartość szacujemy na poziomie 8 milionów złotych i z tej informacji, jakie uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, etap formalny ten projekt już przeszedł. Pozostaje nam oczekiwać z niecierpliwością na ocenę merytoryczną. Być może, że będzie taki szczęśliwy happy end jak w tym wypadku.
Termomodernizacja za unijne pieniądze dotyczyć będzie budynków przy ulicy Blankowej od numeru 8 do 18 oraz od numeru 20 do 32, budynków przy ulicy Basztowej od numeru 2 do 22 oraz budynków przy ulicy Palisadowej 95 i 95A oraz przy ulicy Palisadowej 99 i 99A.